Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Przedsiębiorstwo handlowe. 93 rok. Super. Szampon samochodowy. Skoncentrowany szampon do mycia karoserii samochodowych. Bardzo wydajny, gęsty jak... Korek już poszedł się paść, ale tu jeszcze nic nie robiłem przy nim. Już się zepsuł, ale mam drugi. O. I cyk. I to będzie to samo. Lipa. Co tu jest grane, kurde? Nie trzyma. Dobra. Zapach. Marcepan. Tak, no tak, tak pachnie jak marcepan. Dawkowanie, słuchaj. Już ci mówię. Szybki. 1 litr na 200 litrów wody. Czyli na 20 litrów wody musimy wlać setkę, czyli na 10 litrów 50. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. A ja wleję co? Standardowo 30. Ojeju. Ale glucior. I teraz tak. Zimna woda. 30 ml. Zimna woda. Nie myśl sobie, że jest ciepło. Myślę, że jest max 5 stopni. Ale przeprosiłem już wełniaczka, bo całą zimę myję mikrofibrową. Chcę zobaczyć, jak jak się sprawdzi na wełniaczku. Użyłem tutaj piany neutralnej, która jak widzisz nic nie zrobiła. Więc sprawdzimy właściwości myjące. No, piękniejszego już chyba koloru nie można znaleźć, jeżeli chodzi o ten szampon. Najpierw postaram się go, zobaczymy jak on się będzie rozpuszczał w zimnej wodzie. A, będzie chyba dobrze. Co my tu mamy jeszcze? A teraz jest, dobra. Przestawiam wiaderko. Hoppa! Ojej. Dobrze. Dobijemy myją. Myjku, 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 myjku. A mi ręce zmarzną. Już to widzę. Już to czuję. Ale jeszcze dziadzia, kawa. Nie dopiłeś, kurde. Kofeinka musi być. Dobra. Tu jeszcze możemy dodać. Ok. No, jakby luksusowo. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Zobaczmy najpierw piankę. Wiesz co? Jak na zimną wodę jest dobrze. Nie narzekajmy, ale zimna. Ja pierdziele. Ale lód. Dosłownie. I zobaczmy. Spoko. Nie jest źle. Piana słaba. Poślizg słaby. Nie czuję. Tak. I rzeczywiście chyba trzeba będzie dodać 20 ml. Coś tak czuję, ale co mi się podoba. Nie zamula. Już widzę na powłoce. Fajnie. Nie, lecimy dalej. Zobaczmy dalej. Teraz sprawdzimy drzwi. Ale kurde zimna, lód. Słuchaj, w ciepłej wodzie na pewno byłoby zdecydowanie lepiej. Wiesz co, nie, nie jest źle. Nie jest źle, ale myślę, że tak, nie zamula w ogóle. To już jest zajebiście. Właściwości myjące? No panie, zobaczmy. Szału nie ma. Dramatu też nie. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Wiesz co, ja jednak... Nie doleję. Drugie podejście zrobię z 50 ml. Tu jeszcze muszę powtórzyć, bo mam niedosyt. O, tak, i teraz jest ok. Dobrze. Właściwości myjące. Słuchaj. Nie jest źle, naprawdę. Trzeba chwilę powalczyć. Tak jak widzisz, muszę te grubszy brud
Co to za powłoka tu leży? Już nie pamiętam. Co tu leży, że jest jak jest? Co tu leży? Nie pamiętam, co ja tu kładłem. Kurde. Dobra, nieważne. Słuchaj, nie jest źle. Oczywiście wszystko zależy od tego, co mamy na aucie. Przejdę teraz na maskę. Tutaj leży waksoid, także tutaj powinna być poezja. No i od razu inaczej. No tutaj to jest miód. Sama śliskość. No, powłoki. No i tutaj od razu inne domywanie. Od razu bajka. No ale ta powłoka, wiadomo. Tak. Piana szybko się kończy, słuchaj. Co mnie cieszy? Nie zamula. Piana nie jest jakaś obfita, ale zmęczę jeszcze te 30 ml na... Ale pięknie sywki zbiera. Nie no, wełniak to wełniak. Jeszcze tutaj. Zobaczymy, jak przyschnie na dachu, czy na rozrabia. Zobacz, kurczę, no naprawdę nie zamula w ogóle w żadnym stopniu przy tej ilości. Rewelacja. Domywanie, tak jak mówię. O, tu już inna powłoka. Co to za powłoka? Muszę zobaczyć. Tutaj leży FX i jest zajebiście. Zebrało, poślizg, wszystko. Co to za powłoka tutaj leży, że ona tak słabo daje? A wiem co. Kurczę, G-Technik. Tak, ta przeterminowana niby. Tragiczna powłoka. Dla mnie to bardziej sealant booster niż powłoka. Zdecydowanie. Tak, no na powłoce rewelacja. No to widzisz, ile zależy od jeszcze trzecie podejście, słuchaj, na G-Techniku. I dopiero coś się dzieje. Także tutaj, no oczywiście, jakby tu nie było w ogóle zabezpieczenia, to byłaby tragedia. Ale co mi się podoba? Mam wrażenie, jakby miał właściwości odtykające. Muszę sprawdzić pH teraz tego produktu, bo troszeczkę mnie to zastanawia, bo ładnie się zachowuje. Weźmiemy tak w pojemnik troszeczkę wody, jak się uda. Kurde, ale piana. No i tak jest, widzisz. O. Dobra. O. Muszę wytrzeć o siebie. Teraz tak, dotknę od razu. Co jest fajne w tym... O, zobacz, widzisz, że nie muszę listków dotykać. Robię myk, zamykam, obrywam, gitara. Zobaczmy. Neutralna, słuchaj. I to już widzę, nawet nie muszę nic robić. Co my tu mamy? Oczywiście. 6 jak nic. 7? 6, nie. 6, 5. Między 5 a 6, bardzo ładnie. Bardziej 6, dobra. Teraz tak. Wypłukiwanie to już wiem, że będzie bajka, bo nie pieni się za mocno, ale sprawdzę, żeby nie było. A, przyschła nam tutaj, zobacz. Na szybie coś zostawiła? Zaraz będziemy wiedzieć. Nie, a na dachu? Też nie. Kurde, fajny. Nie no, zajebisty szampon, naprawdę. Kurde, w ogóle nie zamula. Słuchaj, poleciałem na surowo, mówię, tani jakiś resbir, może być guano. Mówię, zrobię na szybko film i czuję, że tutaj będę się musiał pobawić, więc słuchaj, to jest pierwsze podejście. 30 ml na 10 litrów wody i moim zdaniem jest tak optymalnie. Gdzie piana nie jest za obfita, wypłukiwanie jest perfekcyjne, odtykanie, znaczy odtykanie, w ogóle nie zamula powłoki, tak jak widać, pięknie. Bo powiedziałbym nawet, że tutaj to odetkał, bo ten G-Technik jest paskudny i on go zapycha się strasznie, ale jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Pójdę na drugą stronę, tam leży skorkowaniec tenzji, powłoka, ta, którą się kładzie 800 razy, żeby ją położyć. I tu sprawdzimy teraz domywanko. O, zobaczmy. Wiadomo, że ta strona ma lżej. Zobaczmy. Chcę zobaczyć, na ile odmuli, bo ta powłoka naprawdę jest... Dobra. Nawet nieźle. Ty,
Dobry szampon, kurwa, co to jest? Kurczę, co jest grane? O co tu chodzi? To już wyobrażam sobie, co będzie, jak dorzucę 50 ml na 10 litrów wody. 30 jest rzeczywiście, tak słuchaj, optymalnie. Poślizg cały czas jest, słuchaj, jeżeli chodzi, wiadomo, o zabezpieczenie, nie? Tu Tenzy jest zdecydowanie bardziej śliski niż G-Technik. Dobra. Domywanie. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, jest super. Jak na neutralny produkt. Teraz idę po lance i zobaczymy, co zrobił, bo z tego, co pamiętam, to tam było grube taflowanie i ta woda się działa. Zobaczmy, co zrobił z tą powłoką. Coś tam się broni, ta powłoka, ale to szału nie ma. Szału nie ma. No tak. Tak naprawdę, no, to jak wina powłoki, ale teraz tu wjadę na ten panel. A nie, przepraszam. Tu leży Hydro 36. Tenzy mam na Volvo. No, to tak powiem ci, że szału ta powłoka nie robi. Naprawdę. No, nie wiem, które gorsze. No to już G-Technik lepiej leży, pomimo że jest z tej paskudniejszej strony, ale widać, że potrzebuje powłoka dogłębnego czyszczenia. To zrobimy, jak już będzie cieplej. Teraz wlatuję z tyłu na kolejną powłokę. Jestem miło zaskoczony, naprawdę, tym szamponem. I cały czas się pieni, słuchaj. I rzeczywiście ten poślizg, o, jak się teraz rękawica nasączyła, jest, zobacz, różnica powłok. Kurde. Ojej, no to jest inna bajka tutaj, ale zajebiście, bardzo fajnie, zobacz, miękko, teraz jak się już uzupełniła ta rękawica, super, naprawdę, auto było, nie było dawno myte. No tu zjazd totalny, możliwe, że jak się ją czymś kwaśnym ruszy, tę powłokę, to będzie dobrze, ale ja jestem pod wrażeniem tutaj, jak odmuliło G-Technika, bo on naprawdę nie był w dobrej kondycji. Ostatnie mycie pokazało, mówię, że już go nie myślałem, że nie wytrzyma zimy. Tak naprawdę. Dobrze, zobaczmy tu. Teraz. Co ja tutaj kładłem, nie pamiętam. Ale Lipton. No, tu jest słabiuteńko. To już lepiej jest tu. Czy ja tutaj nic nie kładłem? Kurde, nie pamiętam. Ale coś tu widać, jakby leżało? Nie pamiętam. No nie, nie powiem ci, kurde. Myślę, że z powłokami te filmy już były. Więc umyję jeszcze raz auto i sprawdzę hydrofobowość. Zobacz różnicę, tu gdzie nie jest umyte, a tu gdzie umyte. No, nie, spoko, naprawdę fajny szampon. Dobra, myślę, że następne podejście zrobię 50 ml na 10 litrów wody. Czekaj, jeszcze tutaj nie ma nic na aucie. Właśnie. Z tyłu nie ma nic. Nie wiem, czy tam tylny błotnik lewy coś kładłem. Prawy znaczy się. Nie, piana jest obfita, wiesz co? Teraz dopiero, jak zacząłem, ta rękawica, jak się tak nawilżyła, naprawdę piana obfita. I domywanie jest naprawdę spoko, zobacz. Super. Tu mamy zacik jakiś taki mega grubas. Zobaczmy, czy sobie z tym poradzi. Bez nadmiernego docisku. Nie dociskamy. Tutaj muszę tylko... To jest właśnie plus tej rękawicy, zobacz. Wszędzie włazi tam ten włos. Nie muszę jechać pędzlem. Teraz zobaczmy tutaj. Nie no, spoko. Daję radę. Naprawdę daję radę. Zobacz. Tak naprawdę tutaj piana neutralna nic nie zebrała. Kompletnie. Nie powinienem tego myć. Powinienem jeszcze raz zarzucić jakiś mocniejszy prełoż i wtedy podejść do sprawy. Ale sprawdzimy szamponik. O, co tutaj było? Jakiś listek.
Zobaczmy tutaj na zderzaku bez zabezpieczenia, jak sobie poradził. Słuchaj, nie jest to mistrz jakiś do mywania. Jest to produkt neutralny, więc... Ale słuchaj, przyjemność z mycia jest spoko. Zapach. Wiesz co, słabo go czuję. Można powiedzieć, że w ogóle tak naprawdę. Dla jednych będzie to plusem, dla drugich minusem oczywiście. No dobrze. Wypłuczę i zobaczymy, co będzie. Dlatego ta rękawica na lato jest zdecydowanie lepsza, bo jest delikatniejsza. Zimą mikrofibrowa, no niestety jest mniej bezpieczna dla lakieru, ale lepiej zbiera. Super wypłukiwanie, słuchaj, w ogóle się nie spienia, nie wzburza się. Spoko. Jak to wyszło? Zajebiście. Słuchaj, wstępnie muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Naprawdę. Bardzo miło zaskoczony. Czy będę jechał 50 ml na 10 litrów wody? Myślę, że nie ma sensu. Na pewno będzie lepiej, ale nie widzę potrzeby. Raczej może zrobię. Może zrobię i też na mańku. Jak się nazbiera dużo zabrudzenia, żeby widzieć na tym białym, czy rzeczywiście przy 50 ml na 30, przy 50 ml na 10 litrów wody jest zdecydowanie lepiej, bo nieraz jest tak, że nie warto dolewać dla piany, bo domywanie jest takie samo, więc kurczę, tutaj byłoby też oszczędnie. Ja, słuchaj, auto lecę jeszcze raz całe, umyję, czyli będą takie, można powiedzieć, dwa podejścia i wtedy zobaczymy, czy poprawi się jeszcze hydrofobowość. Dobrze, wszystko już wiem, słuchaj, umyłem go drugi raz. I teraz tak, czy poprawiła się hydrofobowość z tamtej strony, jeżeli chodzi o Hydro 36 od Evocara? Tak, po drugim razie było lepiej i po trzecim razie już było super. Tafla jest, ale tutaj widzę, że zapycha się szybko ta powłoka. Tutaj tak samo. Po trzecim razie zdecydowanie lepiej odżyło. Właściwości myjące. Wiesz co, jak na neutralny szampon nie odbiega od reszty, czyli tak, no powiedzmy, że szału nie ma. Piana, super, słuchaj, na początku, zanim się ta rękawica nasączyła, było tak średnio, ale później już jak złapała rzeczywiście odpowiednią ilość, rewelacja. Teraz tak, wiadomo, wszystko zależy od powłoki, tu mi się najsłabiej myło, no tutaj to po umyciu dwa razy to tak jakbym ją przed chwilą położył. No tutaj wiadomo, wax oil bryluje. Zobacz. Jakbym ją przed chwileczką położył. Mam wrażenie, że ma właściwości takie odtykające. To domywanie naprawdę nie jest złe. Myślę, że 50 ml będzie robić miazgę. Tu poprawiło się znacznie. Tutaj naprawdę cycuś po drugim podejściu, albo nawet trzecim. Tu FX. Zobacz, rewelacja. Czy szampon jest fajny? Ja już wiem, że jest zajebisty. Teraz tylko kwestia jeszcze, jak będzie się zachować 50 ml na 10 litrów wody i myślę, że to będzie za grube rozcieńczenie, co nie oznacza, że złe. Może być tak, zobaczymy, bo następne mycie właśnie 50 ml będę chciał poświęcić na mańku i może się okazać rzeczywiście, tak jak producent deklaruje, że to będzie cimesik. Wstępnie jestem bardzo miło zaskoczony, naprawdę niepozornie wygląda zapach. Wiesz co, on się przez moment, bo wiaterek wieje, pachnie. Zaleciało fajnie, przyjemnym, takim migdałowym. Kurczę, no jakbym ten produkt już kiedyś miał, no podobny zapach, nie wiem do czego. Podobny do niczego, o właśnie. A jeszcze jedna rzecz, szczotką myłem też szybki, też elegancko, ogólnie naprawdę brzydwa. We'll be right back.
No dobrze, słuchaj, przepraszam za te szumy, wieje. Tak jak zauważyłeś, umyłem autko Wolwiaczka i też 30 ml na 10 litrów wody, z tym, że ciepły. No przepaść, to jest w ogóle inny szampon, ale większość szamponów lubi ciepłą wodę. Słuchaj, przy tej ciepłej wodzie, tak jak zauważyłeś, dorzuciłem też 1:20 z pianownicy. Jak mi przysychało, czyli tam, gdzie powiedzmy już zauważyłem, że lakier wysech, żeby nie jechać z wiaderka z szamponem od razu na auto, zarzucam sobie pianownicą. Jak mi zaczyna przysychać, dorzucam. I w ten sposób jest idealnie, a jak już uzupełnię razem z pianownicą, to już jest kosmos. Naprawdę bajka. Jeżeli chodzi o szampon, no jest bomba. W ogóle jaką poduchę robi, jeżeli chodzi, kurczę, o tę rękawicę i ciepłą wodę. Naprawdę jestem miło zaskoczony. No dobra, teraz to już na pewno kolejne podejście. 50 ml na 10 litrów wody i sprawdzimy to na manieczku.